Ja go sobie wymodliłam. I to jest taki mąż wymodlony, i teraz możecie się Państwo na mnie obrazić, powiedzieć co chcecie. Ja go wymodliłam w tej Ziemi Świętej, we wszystkich miejscach świętych: i w meczecie, i pod ścianą, i w bazylice grobu. Ja powiedziałam, Panie Boże, nie wiem, gdzie lepiej słychać. Ona tu. On tam, dwójka ludzi, tak różnych, a jednak spotkali się, pokochali się, o małżeństwie, o relacji, wcale niełatwej, bo dla innych mocno skomplikowanej. A jaka jest dla nich dziś, porozmawiamy. Małgosia jest moim gościem, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo Państwa gorąco witam. Właściwie powinnam tak jak zaczęłaś to też powiedzieć szalom, a właściwie też powinnam powiedzieć salam aleikum. A ja powinnam jak odpowiedzieć? <grym> Na szalom po prostu szalom, na salemu aleikum aleikum es salem, choć tak naprawdę my w rzeczywistości nie używamy określenia salemu aleikum, częściej używamy marhaba, po prostu cześć. Marhaba? Marhaba. Marhaba. Taki jest w takim razie. Zaczęłam ty tu, on tam. Ty tutaj w naszym y, studiu świadectw w Polsce, a on, twój mąż. Mój mąż jest w Jerozolimie. My w ogóle chyba powinniśmy tak sobie nazwać nasz dom: War Jero albo Jerovar, <laughs> <laughs> szukając odpowiedzi na to pytanie, tak naprawdę, gdzie jest bardziej mój dom? I bardzo często zdaje się być to pytanie w głowach wielu osób: To co, to twój mąż Ramzi nie chciał przyjechać do Polski? Nie, szanowni państwo. To ja bym nie chciała wyjeżdżać z Jerozolimy, a mój mąż by bardzo chciał być tutaj w Polsce. Gdybyśmy mieli tak naprawdę podzielić, kto ma serce gdzie, to mój mąż z pewnością bardziej w Warszawie, a ja bardziej w Jerozolimie. Jak to się stało, że się poznaliście? I kim jest Twój mąż? Mój mąż jest palestyńskim chrześcijanem, choć sam osobiście lubi określać się słowem, że jest mieszkańcem Jerozolimy albo że jest po prostu izraelskim Arabem. To jest taka grupa, dlaczego wyszczególniamy słowo Jerozolima. Dlatego, że mieszkańców arabskojęzycznych, tak nazwiemy Izraela, dzielimy ze względu na terytorium, w które, które zostało przyłączone do Izraela. W których latach? W 1948, kiedy myślimy o takich miastach, żeby Państwo mieli jakby jasność, i były one bliskie naszemu sercu to taki, takie jak Nazaret na przykład. To jest takie miasto, gdzie jeszcze do niedawna bardzo dużą część stanowili chrześcijanie, teraz jest to 40% mniej więcej. To, to są Arabowie 48. I te osoby posiadają izraelskie ID, czyli izraelski dowód osobisty, i izraelski paszport. I kiedy przylatują tutaj do Polski, to przylatują z paszportem. Izraelskimi zostają wpuszczeni do Polski i nie potrzebują specjalnych wiz. Drugą kategorię stanowią osoby, tak jak mój mąż, to są Arabowie 67, czyli Arabowie po wojnie sześciodniowej. Żeby znowu zlokalizować, to jest stare miasto w Jerozolimie i to jest Góra Oliwna. To są te osoby, które zamieszkały po połączeniu Jerozolimy, jakby wewnątrz Izraela. I to nie była decyzja na pewno tych osób, tylko była to decyzja w jakimś stopniu polityczna, można powiedzieć. One nie otrzymywały z automatu paszportu, mogły to zrobić w tamtych czasach, ale już w tamtych czasach był duży i silny ruch osób, które mówiły nie, bo, bo musi powstać nasz kraj, więc możemy przyjąć, no, musimy przyjąć, bo tu mieszkamy i nie zostawimy naszych domów, e, izraelskie dowody osobiste, ale nie posiadają czegoś, co nazywa się paszportem w naszym rozumieniu. Mój mąż, kiedy przylatuje tutaj do Polski, to przylatuje z takim czerwonym dokumentem, który, który wygląda dokładnie, jeżeli chodzi o wielkość, tak samo jak polski paszport, ale zamiast słowa paszport jest tam napisane travel document, czyli dokument podróżny. I w tym paszporcie znajduje się wiza do kraju, w którym się urodziłeś, z którego nigdy nie wyjechałeś, którego jesteś obywatelem, w którym płacisz podatki, ale masz tą wizę. I na tej podstawie możesz do tego kraju wracać. Oczywiście, ktoś zapytań, to dlaczego nie, nie ma paszportu izraelskiego? Dużo paszport... łatwiej by było. Byłoby dużo łatwiej, ale trzeba się o niego wystarać. I to jest takie okno, że tak powiem, w biurokracji izraelskiej, która nie jest łatwa. W której trzeba złożyć bardzo wiele dokumentów, bardzo wiele odpowiedników różnych dokumentów, i trochę składając dokumenty, wygląda to jak proces kawki. Bo za chwilę okaże się, że zabrakło ci tego dokumentu i dlatego nie możesz tego zrobić. Więc to jest proces długotrwały, trzeba sprawdzić, ja to zawsze mówię do 700, do 700 pokolenia przed NoE, żeby być pewnym, że możesz w Izraelu pozostać. I nie jest to spowodowane tym, że w rodzinie mojego męża jest jakaś historia związana z jakimiś wykroczeniami czy czymś takim. Nie, on po prostu nie cierpi biurokra biurokracji. Zresztą to akurat jest jedna z rzeczy, która bardzo nas łączy. Więc to było bardzo trudne, ale to, żeby to Państwo zrozumieli. Mamy tą trzecią kategorię, która też jest dzisiaj bardzo mocno mm, y, rozróżniana. To są mieszkańcy na przykład zachodniego brzegu Jordanu, którzy nie posiadają w ogóle izraelskiego dokumentu tylko posiadają ID wydane przez, czyli cały czas a słowo ID, wybaczcie Państwo, że czasem się nie posługuje, to jest skrót myślowy, chodzi o dowód osobisty, który jest wydany przez autonomię palestyńską. One najczęściej nie mają dokumentu podróżnego, tylko mają paszport, ale wydany przez Jordanię. Ale się to jest takie pomieszanie <laughs> z poplątaniem, że to ma chyba służyć temu, żeby ludzi po prostu zniechęcić do tego, żeby przez te 700 pokoi przejść, żeby złożyć te 1400 dokumentów, a na samym końcu okazuje się, że... 1401 jest potrzebny i cała procedura, rozumiem, e, zaczyna się e, od nowa. Kiedy my przyjechaliśmy do Polski... A kiedy nie, to było, powiedz? My nie jesteśmy bardzo długo małżeństwem, bo, bo, bo idzie nam piąty rok, ale przyjechaliśmy tutaj głównie z powodu COVID-u na początku. E, przyjeżdżając do Polski, no to jest takie no jakby założenie, jak jesteś żoną obcokrajowca. Więc to są pewne rzeczy, które wybaczcie mi, państwo, jeżeli ktoś się poczuje urażony, od razu powiem. Ja wciąż jestem w rozumieniu wielu osób żoną Araba i wiele osób to będzie w ten sposób interpretować. I wybaczcie mi też, państwo, wiele osób kojarzy to, jak Arab to głównie kebab. Mm. Mało kto będzie się zastanawiał, czy on ma jakieś wykształcenie, czy czasem nawet y, ja się może z tym bardzo nie spotkałam, ale y, wiem, że to jest. Czasem trudna bariera do zrozumienia, e, albo może czasem to było tylko w mojej głowie, takiego rodzaju, powiedziałabym, e, postawienia człowieka, że on jest stereotyp stereotypicznie taką osobą. A my mamy chyba gdzieś tam w naszym przeświadczeniu, że Arab to jest taki, że ma dużo pieniędzy, że jak ma dużo pieniędzy, no to jest, to jest jedna rzecz, że jak jest Arab, to jest na przykład muzułmaninem. No i wiele takich rzeczy, które są z tym związane, czego też byliśmy świadkami. Pamiętam pierwsze mieszkanie, kiedy zamieszkaliśmy pod Warszawą i to sąsiedzi nam donieśli, bo my śpimy jednak w snem błogosławionego, że pod naszym oknem jeden z naszych sąsiadów regularnie pod wpływem alkoholu przedrzeźniał modlitwę muzułmańską. I e, kiedy przyszła do mnie taka bardzo zestresowana o mojego męża, sąsiadka, obawiając się tak naprawdę, żeby ten człowiek pod wpływem alkoholu niczego złego nie zrobił, powiedziałam, e, jakby ja jej wytłumaczyłam, ale moja droga on jest chrześcijaninem, więc mnie to tak naprawdę, co robi ten pan. W ogóle nie tędy droga. W ogóle nie tędy droga i w ogóle mnie to nie przeszkadza, ale musiałam pójść. I stanąć twarzą w twarz z tym człowiekiem, bo łatwiej jest kogoś przedrzeźniać za plecami. Łatwiej jest kogoś e, wsadzić do jakiejś e, tej gąbrowiczowskiej, przypiąć mną gąbrowiczowską gom, gębę, a trudniej kogoś twarzą w twarz ochrzanić, powiedzieć: Nie będę z Tobą rozmawiał, mam takie albo inne przekonania. Ciekawa jestem, kto bardziej wtedy był zdenerwowany. Jak... On, oczywiście, że on. Bo my poszliśmy tam, to był sąsiad z naprzeciwka, tak jak ja teraz rozmawiam z tobą. Obłęd, obłęd. Więc ja musiałam do niego zapukać i powiedzieć dzień dobry, witam cię bardzo gorąco. Ja jestem twoją sąsiadką, to jest Rams. Jesteśmy y, tutaj stąd. Tak naprawdę nie pochodzimy z jakiegoś dziwnego kraju. Mieszkamy w takim, a nie innym kraju. Mój mąż jest chrześcijaninem. Jeżeli chciałbyś się nauczyć jakiejś modlitwy po arabsku, to ja cię gorąco zapraszam do tego. E, ale, no nie modlimy się tak, jak ty pokazujesz to przed naszym oknem. Mhm. Oczywiście z miejsca to się skończyło. Ale ja też, to jest już takie, wiesz, to jest takie coś, że w twojej głowie nagle narasta niepokój, lęk. Ja jeszcze mam to do siebie, że mam nadodpowiedzialność. I ta nadodpowiedzialność powoduje, że, no to co teraz ja mam zrobić? No ja muszę się nim zająć, ja muszę się nim zaopiekować, ja muszę stworzyć mu warunki, żeby on tego nie czuł. E, więc jeszcze jedną rzecz musiałam zrobić, mimo tego, że wyjaśniłam to ze swoją sąsiadem, ale poinformować o tym organy ścigania i powiedzieć, że takie, taka, taka sytuacja miała miejsce. Bo e, nigdy nie wiesz, co się wydarzy i musisz myśleć dwa kroki do przodu. Mało tego, wiesz, jeżeli ciebie. I twojego męża to nie dotknęło, jeżeli e, nikt was nie zaatakował, jeżeli e, potrafiłaś zapukać i powiedzieć: Dzień dobry, to my, sąsiedzi z nas przeciwka, tak? No to co mogłoby się wydarzyć, e, gdybyś tego nie zrobiła? Gdybyś tego nie zrobiła, gdybyś nie postawiła tej jasnej granicy. Ty miałaś takie granice w swojej głowie, Małgosia, bo. Z zawodu jesteś i dziennikarzem, jesteś przewodnikiem po, po Ziemi Świętej. Sama wspomina, że macie dosyć krótki staż e, małżeński. E, nie było takiej granicy w Twojej głowie, albo może ktoś ją nadbudował i, 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 i powiedział, ale Gośka, no gdzie ty tego męża tak daleko szukałaś? Po co ci taki kawał drogi? Nie mogłaś sobie znaleźć kogoś bliżej, jakiegoś sąsiada, jakiegoś znajomego, przez znajomych do znajomych? Mm. ja myślę. Gdy Będę z Tobą bardzo szczera. Wal, śmiało. E, ja go sobie wymodliłam. I to jest taki mąż wymodlony, i teraz możecie się Państwo na mnie obrazić, powiedzieć co chcecie. Ja go wymodliłam w tej Ziemi Świętej i we wszystkich miejscach świętych. I w meczecie, i pod ścianą, i w bazylice grobu. Ja powiedziałam, Panie Boże, nie wiem, gdzie lepiej słychać. <grym> <grym> więc, więc proszę. Czyli cię... Nie masz tego miejsca jednego. <grym> nie. Ale wiem, że słucha tam. Tak, że, że to jest y, słyszenie tam. Ja chciałam, żeby mój mąż rozumiał mnie. A ja chyba mam duszę blisko wschodnią. Ja chyba czasem, czasem myślę, że ja szłam z tymi pokoleniami z Mojżeszem tam. <grym>, że to jest takie miejsce, kiedy siadasz gdzieś i czujesz, o wow, ja naprawdę czuję się tak jak w domu. I to jest jedna rzecz, która jest gdzieś bardzo, bardzo mocna. Druga rzecz to jest... Y, Moja chyba, choć wcale tak nie powiedziałabym, że tak było od dziecka, taka ucieczka trochę od Polski, ale ze znajdowaniem polskich wartości. I to jest coś bardzo zabawnego. W moim domu, u mojej teściowej, w Jerozolimie, jest zwyczaj obiadu. Ten obiad nie jest niedzielnym obiadem, mimo tego, żeby tak pasowało z prawda, e, denominacji chrześcijańskiej, ale problem polega na tym, że e, brat mojego męża pracuje po prostu w niedzielę, bo taki jest tydzień pracy i może wziąć wolne albo piątek, albo sobotę. E, jego żona też, więc trzeba było wybrać. To więc takim dniem jest sobota. I ta sobota to jest taki dzień rusu u mamy, rusu u teściowej. No, u nas to nie zawsze jest rosół, ale to jest obiad u teściowej. I ja jestem w tym zakochana. Ja jestem zakochana w, tym, w tej rodzinnej atmosferze. Ktokolwiek z mojej rodziny przyjeżdża, oni od razu czują się jak w domu. Mimo tego, że ktoś powie, różnica kultur, nie wiem, smaków, systemu wartości, ale to jest w naszych głowach. Kiedy spotykasz tego człowieka naprzeciwko siebie, i okej. Okay, Moja teściowa robi gołąbki, zawijając je w liście winogron. Ale dalej to są gołąbki, mm -hmm. tak? Zrozumiemy te kwestie smakowe. Tak jest. I widzimy podobieństwa. Widzimy, co nas różni w sposobie myślenia. Bo Ale na rzeczy. tym się nie koncentrujesz. Ty się nie koncentrujesz na różnicach. Nigdy. Zawsze się koncentruję na podobieństwach. I uwielbiam też otwartość mojej teściowej, choć zaraz o niej powiem, bo też jest ciekawa. A to ciekawa jest bardzo pewien. ciekawa historia, tak. Ona nie chciała tego małżeństwa. Ona powiedziała mojemu mężowi albo weźmiesz z nią ślub, albo ja nie będę się do ciebie odzywać. Ona na tym ślubie nie była. A mój mąż zafundował mi to, że zaraz po zawarciu tego związku małżeńskiego i po bardzo krótkiej podróży poślubnej, pojechaliśmy do Jerozolimy i gdzie ja zamieszkałam? Nie wierzę, że u teściowej? Z teściową. O! I moja teściowa musiała, ja Musiałyśmy się zmierzyć z tym, że ja wiedziałam, że ona tego nie chce uh -huh. i że powiedziała, że po moim trupie ten ślub, bo ja chcę mieć, prawda, w tym samym kodzie kulturowym wychowaną synową i, i ta synowa, która wiesz, będzie ze mną lepiła te. Gołąbki z liści winogron. Tak jest. <grym> Mahshi, po arabsku. Ja mówię: No dobra, to mamy jedną szansę. To musimy się dogadać. I. Ja pamiętam, jak weszłam do tego domu i ona mnie przywitała z łzami w oczach, z taką wściekłością. No, matki, która nie uczestniczy w ślubie własnego dziecka. Ja nie czuję się winna, bo jeszcze wszyscy w mojej rodzinie mówili, ale zabierzmy tą twoją mamę, wszystko zrobimy, żeby ona mogła być i uczestniczyć. A mój mąż powiedział absolutnie nie. I teraz my musimy usiąść do jednego stołu. I moi koledzy powiedzieli mi, pamiętaj, że w takich sytuacjach mówisz, że prosisz, że przychodzisz do tego domu po. Pokój i błogosławieństwo, a nie po poprzekleństwo i wojny. Ja te zda to zdanie wypowiedziała. I ona mówi: Na wejściu. Na wejściu. Wiesz, po tych łzach, po tych emocjach, po tej wściekłości. I ona, ta 70-kilkuletnia już pani, która mówi świetnie po angielsku, co też bardzo nam pomaga, ona mówi do mnie tak, no to co, no to musimy się dogadać. I zaczęłyśmy. Były takie momenty, że oczywiście. skrzyło. Ja Ciebie w ogóle nie rozumiem, a często nie rozumiem też sytuacji, w których Ty tego nie widzisz. Uh -huh. A ja jeszcze jestem taka, że dobrze to wiesz, lubię pokazywać, lubię być zwierciadłem, pokazać rzeczy, których Ty nie widzisz. Ach, boli. E, boli, ale z drugiej strony e, po chyba roku przyszła do mnie jedna z sióstr mojej teściowej i powiedziała a ty jesteś jej ukochaną synową. Ma tylko dwie, <laughs> więc nie przesadzajmy, że dużo tych ukochanych synowych. Ale... Gosia, miałaś 50% szans, <laughs> żeby to wygrać. Nie wiem, czy, to, nie wiem, czy, czy mogę zacząć grać w jakieś <laughs> kreosowe z tego powodu, ale to jest na pewno taki element, który ściąga stereotyp. I to ściąganie stereotypu to jest moja Ziemia Święta. To jest coś, czego nauczyło mnie czytanie Ewangelii tam, i gdyby ktoś miał mi powiedzieć, czy warto być w Ziemi Świętej? Czy warto, tak jak ty powiedziałeś, nie mogłaś poszukać sąsiada? Była ja gdzieś blisko, <laughs> wiesz. To, po żeby było, to było bliżej. To właśnie przez to, że jakby opowiadając jedną z randek z moim mężem, to była ra 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 randka online. Byliśmy w, w Izraelu, ale w różnych miejscach. I punktem skupienia naszej rozmowy była kana galilejska, jak go rozumiesz. Wiesz, jakby <laughs> jak trzeba być Państwo, wybaczą powalonym, żeby na randce gadać o tym, co Jezus chciał przez to wydarzenie pokazać. Albo jak ty je rozumiesz, albo jak odbierają je twoi pielgrzymi, a jak odbierają je moi pielgrzymi. Poczekaj, kana galilejska, wszystko się zgadza, ale czy wy już wtedy, podczas tej randki w kanie galilejskiej... No, ona była o kanie galilejskiej. Tak, tak. powiedzmy. Planowaliście już ślub? Nie. Bo w głowie mojego męża było jednak przywiązanie do tradycji. Mhm. I długo trwało to, żeby pokonać samego siebie. On wykonał, myślę, że ogromną pracę, pokonując samego siebie i pokazując mi chyba, no chyba już bardziej nie można pokazać, że się kogoś kocha, nie? Że mówisz: Stop mojej rodzinie, ja, ja znowu postępuję ewangelicznie, zostawicie swoje rodziny, prawda? I pójdziecie za swoją żoną. I on to zrobił. On to zrobił w każdym wymiarze. On był gotowy nawet zostać w tym kraju. Ale ja też tego nie chciałam, i tego jakby to jest kolejna rzecz, która jest trudna w takich związkach na odległość. Myślę, że dotyczy ona każdego związku z obcokrajowcem nie tylko czy on jest z Izraela, czy on jest z Egiptu, czy on jest, nie wiem, z no no Norwegii, czy on jest w ogóle z Ag Argentyny uszanowanie kultury tego kraju. Otwarty. Ale słuchaj, to jest tak bardzo y, odległa dla nas i kultura, y, i w ogóle sposób życia, sposób y, takiego rozumowania, też czytania wiary, czytania Ewangelii. Y, I dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że Ty mówisz, że dokładnie tam się nauczyłaś Pisma Świętego. Dokładnie, y, no, no znowu powiem, no nie u siebie, ale teraz już u siebie. Oczywiście, bo u siebie nauczyłaś się czytać. Mm -hmm. U siebie nauczyłaś się korelować fakty. Ja mogę powiedzieć, okej, okay, ja, mamusi, kocham cię bardzo. E, oczywiście e, ja pierwszą książkę, którą dostałam, taką, którą pamiętam, nie wiem, mój brat pamięta o psie, który jeździł koleją, a ja pierwszą taką książkę, którą dostałam, to była mm, zaraz po komunii Biblia w obrazkach. Pamiętasz taka. W naszym pokoleniu oczywiście, to, że tak. Nie będziemy tak. mówić, ile mamy lat. Teraz one są pięknie wydane. Wcześniej tak. nie były aż tak pięknie wydane. Ale ja pamiętam, że właśnie za tamtych czasów to była jedna z pierwszych książek, która była tak bogato ilustrowana. To prawda. Tak. I pamiętasz to, co mnie bardzo w tej książce wtedy jako dziecka fascynowało, to był tekst, a pod tym tekstem trzy pytania. Dzisiaj wiem, że to jest idealnie żydowska szkoła rozumienia Pisma Świętego, mhm. i to jest po prostu tak pokazane. E, ale wtedy ja nauczyłam się tych e, wydarzeń biblijnych z tych obrazków. Mnie to czytała mama, tata, potem sama sobie to czytałam i odpowiadałam na te pytania. Jak e, Pan Bóg dał mi one way ticket, czyli do, ja naprawdę dostałam bilet do Egiptu, jak dał mi one way ticket, to na tym ticketie napisał, to teraz sobie to pooglądaj, to teraz się to obejrzyj, to teraz się przekona, jak wygląda pustynia snańska. Pamiętam. Takie największe zwycięstwo dziecka. Kiedy człowiek idzie na górę, która nazywa się Nebo i która jest w Jordanii, za chwilę powiem Państwu, to jest tułka podróż, i w tej Jordanii stajesz na takim punkcie widokowym, na którym widać Izrael, czyli zobaczysz jak Mojżesz Kanał. Ja byłam w takim, można powiedzieć, sukcesie, czułam się wtedy naprawdę zwycięsko, że ja nie pamiętam tego y, ostatniego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Tylko pamiętam ten obrazek. obrazek. I ten obrazek spowodował, że na początku mogłam w ogóle zbudować narrację. Mhm. I ja tak hieroglificznie uczyłam się tego Pisma Świętego. Bo najpierw był obrazek w mojej świadomości, mhm. potem był tekst, a potem było przepracowanie tego tekstu. I przepracowywanie tego tekstu z bardzo wieloma, to pan Bóg mi też dał w ogromnej swojej y, łaskawości wobec mnie, z ogromną ilością biblistów, którzy nie tylko mówią po polsku, Dlaczego to jest istotne w tym rozumieniu? Dlatego, że my nawet w takich prostych fragmentach Pisma Świętego nie widzimy różnicy w niektórych słowach. Jak słowo miłość i kochać. Miłować, kochać. To jest pięknie pokazane chociażby w epilogu Ewangelii Janowej, kiedy Jezus zadaje pytanie Piotrowi. Czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie miłujesz? On rozgranicza te dwie rzeczy. I ja doszłam do tego, to był gdzieś mniej więcej 30. rok mojego życia, chwilę po, w takim powieku Jezusowym, kiedy pamiętam, że w tym kościele, na swoją rodzinę przeczytałam ten tekst, opowiedziałam wszystko swoim pielgrzymom, potem poszłam na kamień i się poryczałam. Dlaczego się poryczałam? Bo ja nie potrafiłam mu odpowiedzieć. Ja nie potrafiłam odpowiedzieć, czy ja jestem na etapie, że ja go kocham. Jest to ten wymiar miłości, który pokazany jest w Ewangelii. Czyli miłość, która doprowadza cię do tego, że jest ofiarą, w której dajesz swoje życie. Czyli czy jesteś przywiązany do takiego normalnego, życzowego, zwyczajnego świata jesteś poukładany. No bo my jesteśmy, Kasiu, poukładani. My często chcemy być taki, tak jak, nie wiem, dzieci w szkole, po, pogłaskani po głowie bo O, dobra dziewczynka, baboś, dobra dziewczynka, Kasieńko, super, byłaś w niedzielę w kościele, ekstra. Tak. Ktoś cię chce zmierzyć Twoją wiarę. Wiesz, ja tego bardzo nie lubię mierzeniu czyjejś wiary. Czyli ktoś powie, a bo on jest lepszy, bo on jest co niedzielę w kościele. Taki wierzący ta, tak, bardziej. Tak, wierzący bardziej, a ten nie, ten dwa razy w ciągu roku nie był, to on już nie jest taki. Uh -huh. Albo ten jest super, bo on ma wszystkie sakramenty, przystępuje do komunii, a nie, ten jest zły, bo ten jest po rozwodzie, ten jest taki, ten jest. Patrzysz oczami Boga, że jesteś w stanie to ocenić? Bo ja nie. Ja chcę spotkać człowieka. Ja chcę z tym człowiekiem porozmawiać. Ja chcę, z nim, ja chcę w nim zobaczyć Jezusa. Bo jak ja w nim zobaczę Jezusa, to ja automatycznie wyciągam z tego, ze swojej głowy, opcję tego, że ja nie mam prawa go oceniać. To Bóg ma prawo go oceniać. I to jest Wybaczcie mi, panie, ale to jest coś, co mnie strasznie denerwuje, jak jestem tutaj, i dlatego chcę być częściej tam. Ja się z tym do tej pory spotykam. Moi najbliżsi przyjaciele to już wiedzą, dlaczego, ale tak ludzie, nawet ostatnio dobrałam na Instagramie taką wiadomość gorąco panią pozdrawiam, ale ta pani powiedziała: "Ale to musz nie mógł tutaj przyjechać, nie mogliście być razem. Ja bym bardzo chciała." Um... Żeby każdy miał świadomość tego, że każdy podejmuje decyzję po naprawdę gruntownych przemyśleniach. To nie jest tak, że my kochamy życie na odległość i w ogóle fajna z nas para, bo jedno jest tu, a jedno jest tu, prawda? Na pewno się nie kłócą. Na pewno, tak, tak jest. Dwa razy dłużej będą ze sobą żyli, prawda? <laughs> Oczywiście. Nie, to są, to są szeregi decyzji, które trzeba podejmować, bo z jednej strony trzeba wziąć odpowiedzialność za swoją rodzinę tu i za swoją rodzinę tam. I każda twoja decyzja coś rodzi. Ja mam rodzinę tu, która też się o mnie martwi. I każdy taki prawdziwy mężczyzna chce też zapewnić swojej żonie bezpieczeństwo. I mój mąż wysyłając mnie, ja, ja to, ja jechałam tutaj jak na szołszak, mimo tego, że naprawdę bardzo kocham być w Polsce i uwielbiam mówić w swoim ojczystym języku i spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Zdobywać nowe doświadczenia. To wszystko kocham, polską zimową aurę za oknem, wszystko to bardzo lubię, ale jak gdyby mentalnie ten mój dom jest bardziej tam. Gosia, a skoro już mowa o tym, że mąż cię tak wypchnął trochę do Polski. To czym to było spowodowane? Możesz powiedzieć? Tak, znaczy to nie, to, to nie było spowodowane jakąś yy, stricte sytuacją zagrożenia związanego z wojną. No bo yy, jakby też te okoliczności, że możemy się tak spotykać, to też jest spowodowane oczywiście sytuacją w Izraelu. Ale głównie tym, i nie, takim, nie tylko tym, że spadła rakieta, bo ona spadła blisko naszego domu, ale yy, przede wszystkim tym, że on troszeczkę obawiał się o to, że jednak ma tę żonę z zagranicy. Mieszkamy na takim mocno zarabizowanym osiedlu. Dochodziło do różnych sytuacji w tej naszej lokalizacji, polegających, no, też na porwaniach kobiet, szczególnie tych, które nie, jakby ich rodzinnym językiem nie jest arabski, czyli nie jest tym językiem matki. I on się trochę tego wszystkiego przestraszył i powiedział do mnie tak: "Wiesz co, może jeść?" Zobaczymy, no, to potrwa jakiś czas. Jak się troszeczkę sytuacja unormuje, albo ja do Ciebie przyjadę, albo Ty przyjedziesz. I my już nauczyliśmy się nie dawania sobie takiego czegoś, to będzie jutro. Jak już podejmiemy tą decyzję, Uu. prawda, że już mamy bilet i, i, i lecimy, nie? To już jest odliczanie tych dni, kiedy to będzie. Ale żeby nie, w swojej głowy nie wprowadzać w takie czekanie, wiesz, takie e, to będzie za miesiąc, to będzie za dwa miesiące, to będzie za to trzy miesiące. To wyjmij miesiąc. walizkę, teraz już przygotuj buty, tak. a teraz już najlepiej jakbyś spakowała kosmetyki, bo to już na pewno blisko. Tak, tak. Nie, nie, to, to tego nie ma, bo musimy to w głowie sobie jakoś poukładać. Jak już jest ten bilet, jest ten, ten moment czasowy, to jest ten moment radości. Dobra, to teraz już, teraz już zaczynamy się pakować, teraz już zaczynamy mhm. przygotowywać buty, kosmetyki, to zrób zakupy, to kup mi to, bo ja lubię to z Pol Kup mi to, bo ja lubię to z Polski, i tak dalej. I to jest y, też ra taka radość ekscyt ekscytacji tymczasem. Y, ja, na ja jakby bardzo kocham swoją rodzinę, to te też w Polsce, ale na przykład Boże Narodzenie uwielbiam spędzać tam. Ono y, chciałam powiedzieć, inaczej smakuje. To na pewno inaczej smakuje. Y, inaczej pachnie, to też na pewno, jest zupełnie inna temperatura, ale to Boże Narodzenie dokładnie tam jest takie bardziej namacalne. I znowu, ja tego nie odczuwam y, liturgicznie. Może tak. Ja lubię być na tej pasterce w Betlejem. Zawsze jak mogę, staram się y, y, być i mieć te bilety, żeby móc tam wejść. Choć zaraz powiem, że ta pasterka wygląda troszeczkę inaczej. Ale ja kocham Wigilię za moment, który przeżyłam pierwszy raz. Ja nie spędzam jej u siebie w domu, tylko spędzam ją w domu pokoju u siostry Elżbietanek. Od lat. Zostaję zaproszona do, do sióstr I to jest taki moment, że one rzeczywiście starają się, żeby było tak po polsku. Czyli, żeby od Rosjan zdobyć kapustę kwaszoną, karpia, bo tam można takie rzeczy kupić. Na górze jest serem i to taką masą makową na makowca. Mm -hmm. Ona przez cały rok jest zbierana, żeby była na święta. Ale mm, tam dzieje się coś takiego, co, co ja za każdym razem doświadczam. Tam pojawiam się, stajesz, siadasz przy wigilijnym stole i oczywiście ja zabieram moją teściową, mojego męża, kto jeszcze z naszej rodziny chce pojechać. I to nie jest dla nich coś y, takiego... No. Nietypowego, że, że, że nie w domu znaczy, nie przy swoim stole, jakby nie w swojej kuchni robione potrawy. Tak, ale, ale musisz też zobaczyć, że mm, a propos Domu Pokoju i w ogóle mojego męża i mojej Teściowej, to moja Teściowa była przez długi czas najlepszą przyjaciółką jednej z zakonnic, która w ogóle założyła dom Pokoju. Więc rozumiem. Przez pokolenia jest to, ale mhm. no, ona była tam, jak ona żyła, bo siostra Rafała już nie żyje, ale teraz przez wiele lat nie była. No więc ja ją jakby znowu zabrałam, ale to jedzenie jest zupełnie na drugim planie. Mm -hmm. Momentem niesamowitym jest to, że każdy, kto usiądzie do tego wigilijnego stołu, a to są bardzo różni ludzie. Są siostry zakonne, są dzieci z Betlejem, które mówią po polsku, bo jest ich kilka, które nie mają rzeczywiście rodzin i one tam no, fizycznie to. są na święta. Ale jest korpus dyplomatyczny, są ludzie, którzy przyjechali na wolontariat, ludzie, którzy się totalnie nie znają. I nagle łamiesz się opłatkiem i nie wiesz, co tak naprawdę możesz życzyć tej osobie, bo jej totalnie nie znasz. Mhm. Ale przeżywasz coś takiego, wow, dzielę się op opłatkiem i w ogóle dostaję tyle życzeń od ludzi, których zupełnie nie znam. I nagle odzyskujesz coś, czego nie znajdziesz w wystawie sklepowej, choćby ona była najpiękniejsza. To jest duch Bożego Narodzenia. To jest duch bycia razem. to jest coś pięknego do przeżycia. Potem, kto ma siłę, bo oczywiście cała Wigilia jest poprzedzona pasterką, już na jednej jesteśmy, ale jak chcesz przeżyć tę pasterkę with all the world, by się mm -hmm. z całym światem, to przeżyjesz na pasterkę, która jest dla mnie troszeczkę, wybaczcie państwo, lekko politycznym wydarzeniem, bym powiedziała bardziej, albo geopolitycznym, albo czasami quasi kabaretem. Tam? Dlaczego? Dlatego, że. Pasterka, która jest sprawowana w Kościele świętej Katarzyny, pamiętajmy, że bazylika Bożego Narodzenia jest podzielona na trzy części. Jedna część to jest jakby e, nowy dom, czyli ta kościół świętej Katarzyny, mm -hmm. gdzie będzie pasterka. Obok mamy starą z okresu bizantyjskiego bazylikę narodzenia Pana Jezusa. I w środku tej bazyliki mamy miejsce narodzenia Pana Jezusa. Pasterka, którą widzicie Państwo, jej e, chociażby jakieś ogrywki, mm -hmm. widzimy ją najczęściej z Kościoła Świętej Katarzyny, gdzie przyjeżdża e, prawda, kardynał i że będzie a dzisiaj kardynał, e, ale wtedy patriarcha Jerozolimy i jest pasterka, która zaczyna się mniej więcej o godzinie 23.00. Ja pamiętam pasterkę zeszłoroczną, gdzie była moja rodzina w święta, i ja do nich mówię: No dobra, to kto idzie? Wszyscy mają bilety, ale kto idzie? To jest późne wydarzenie, i trzeba mieć świadomość tego, że, że możecie nie zrozumieć go do końca pewnych zachowań, więc ja wszystkich Was na to przygotuję. Okej. Okay. Ja mówię: proszę nie iść do przodu, proszę stanąć z tyłu, bo to będzie socjologiczne zjawisko, które zobaczycie. Uh -huh. Bo tego nigdy nikt nie przeżywał w, w, w Europie na pasterce. Otóż yy, pasterka się zaczęła, i nagle widać. Co pewien czas, no, domyślasz się, że na takiej pasterce w Betlejem jest mnóstwo kamer telewizyjnych. Tak. Więc kamery telewizyjne są skierowane na ołtarz. I co jakiś czas panowie, którzy stoją w bocznych nawach, robią tak. Bzz, bzz, bzz. Dlaczego? Bo kolejne osoby z rządu autonomii palestyńskiej wchodzą na tą pasterkę. Wchodzi więc przedstawiciel króla, premier, wszystkie te osoby, które dzisiaj widzimy w telewizji. Ponieważ ten rząd jest muzułmański. I oni przychodzą na wydarzenie trochę takie polityczne. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. To ja jeszcze zapytam. E, ale mam nadzieję, nie wchodzą spóźnieni. O, wchodzą spóźnieni. Mhm, dobrze. E, czasem zdarza się na przykład, ja pamiętam chyba z dwie takie pasterki, że było zagrożenie, że Mahmud Abbas nie będzie. A to dla chrześcijan też w Betlejem jest ważne, żeby ten prezydent autonomii też przyszedł. Mhm. I jest już chyba drugie czytanie. I uh -huh. te kamery... Wzt! Ale jeszcze gorzej jest, jak raz przyszedł na Ewangelii. No i więc wszyscy ci ludzie automatycznie, jak ci panowie z tymi kamerami robią... Więc wszyscy... Tak. Uh -huh. I potem, to jest ok, potem jest kazanie. Ja bardzo lubię kazania obecnego patriarchy Jerozolimy. One, one są tak, takie w punkt, mają taki element y, chwili zastanowienia, ale potem... Pada takie, takie jedno zdanie, które można zabrać jako sentencję. No dobrze, no ale potem musi się zdarzyć to, co zdarza się od zawsze na tej pasterce, czyli y, kardynał dzisiaj schodzi ze stopni ołtarza. Ci wszyscy ludzie z prezydentem, premierem, przedstawicielami króla składają mu życzenia i oni wychodzą. Aha. I, I nie... liturgia trwa dalej. Mhm. Ale ta przerwa jest wpisana w tę liturgię. Znaczy, to, to jest jakby antrakt. Mhm. To, to, to jest naprawdę, jeżeli ktoś nie przygotuje się na to psychicznie i nie ma bardzo silnego poczucia tego, gdzie jest, mhm. co się tutaj wydarza. I że to jest moment, kiedy oni przychodzą, oddając też szacunek tym chrześcijanom, którzy nie stanowią większości w autonomii palestyńskiej, tylko mniejszość. I dla nich też jest to ważne, żeby ten przedstawiciel rządu był. Więc, jakby to jest. Trudność znowu kontekstu, w jakim my sobie to wyobrażamy. I dla, no, dla kogoś, kto jest bardzo przywiązany do liturgii, to, to będzie nie do przeżycia. To będzie po prostu. No. Wiesz co? Ale to myślę, że to będzie zawał. takie Wiesz co? Rozczarowanie wielkie, wiesz, bo z jednej strony no, dzieje się, no, dla nas za każdym razem Eucharystia to jest cud, tak? Y no i w ale, trakcie ale teraz, ktoś wchodzi, ktoś witam, witam, wychodzi. To, to po prostu ka, trochę jak ka, w centrum handlowym. Kasiu, i teraz ja właśnie wchodzę z Bliskim Wschodem i mówię, i znowu czytasz to po polsku. Tak. A przeczytaj to. Oni są zaproszeni. Może u kogoś to za spowoduje zadanie pytania. Zobacz, ilu ich przyszło. Zobacz jednak, jak oni to celebrują. A co to znaczy? A dlaczego tak? A dlaczego my wychodzimy przed zakończeniem całości? I wtedy pojawiają się zadawanie pytań, uh -huh. poznawanie siebie nawzajem, ograniczenia swojego y, sposobu myślenia o drugim człowieku. Dlaczego to jest ważne, ten moment pokazania? Bo y, to małe dziecko, które widzi to w telewizji, ono też zada pytanie, a co oni tam robią swojemu tacie, który jest muzułmaninem? No i ten tata musi odpowiedzieć. Jeżeli nie do końca wie, to pójdzie do sąsiada, który jest chrześcijaninem i zada mu pytanie, a co wy tam robicie, jak ta wasza liturgia wygląda. I zaczyna się pole do dialogu, yy, nie do kłótni, bo na początku to jest taka, taki dialog z chęcią poznawania. I im bardziej zaczniemy wchodzić w rozumienie Bliskiego Wschodu, to on jest multikulturowy, ale w tym takim zupełnie innym te, y, rozumieniu. Y, Niż nasze. się przypomnij mi, jak brzmiało to zdanie, które powtarzali ci koledzy, jak masz wejść do. pierwszy raz do teściowej, do, do domu. Że przyszłaś. Nie, nie powtórz go po arabsku, bo, bo, bo je przekręcę. Że nie przyszłaś tutaj po nienawiść i wojnę, tylko błogosławieństwo i pokój. I to jest to, jak trzeba na ten Bliski Wschód patrzeć. I spróbować na każdego człowieka. To jest pokazane na każdej karcie Ewangelii, na każdym spotkaniu Chrystusa, kiedy On spotyka Samarytankę, kiedy, którą znowu my byśmy wsadzili. Jest taka, siaka, uwaga, dali jej, prawda. Nie ma wstępu albo stoi na tyle kościoła. Jeżeli już w ogóle ją do tego kościoła wpuszczamy, to wpuszczamy ją, że może stać na chórze. Ale niech ta kamera jej nie pokazuje. Nie, 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 nie ma szansy, tak. Nie, nie, mhm. bo ona jest ta gorsza. Mhm. Dlaczego? Dlaczego to robimy? Kto z nas, da, kto ci dał prawo? Kto dał takiego samego prawa nie masz? Ani ja, ani ty, ani księża oni też nie mają takiego prawa. I my tworzymy kościół różnorodności. I nawet ten mój rodzinny dom też jest domem różnorodności, dlatego że moja teściowa jest prawosławna. To jest w ogóle, wiesz, historia Twojej, twojej rodziny m, m, no, jest rozpisana na kilka y, przedziwnych rozdziałów. Naprawdę, to, to jest ona coś niewiarygodnego. Tak, ale ona jest cały czas ewangeliczna. Ja ją cały czas chcę w tej nucie odczytywać. I chcę tak w ogóle patrzeć na świat. Jak ja już dostałam ten prezent, bo dla mnie ja odczytuję to jako największy prezent, jaki można sobie wyobrazić, to jest poprosić Pana Boga, żeby móc patrzeć na świat Jego oczami. I ja za każdym razem to, to chociaż na minutę daj mi popatrzeć swoimi oczami. Daj te okulary. Na minutę. Pożycz, pożycz. Gosiu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, ale ja mogę jedynie powiedzieć do zobaczenia. Widzą naszym zdradzę pewien sekret, bo dziś rozmawiałyśmy o Tobie. Natomiast żeby też przybliżyć sytuację, w której znajduje się ziemia święta, to tak cię dopytam trochę jak dziennikarkę. I spotkamy się w innym programie. W programie jest sprawa. E, dosłownie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To będzie moja e, wielka radość, bo ja bym chciała zabrać wszystkich Państwa do Ziemi Świętej. I tak e, fizycznie, ale i tak chociażby mentalnie, tych, którzy no, nigdy z różnych powodów nie będą mogli tam być. Pożycz te swoje okulary, <grym> tak? No, obiecuję, na <grym> obiecuję, że wtedy na pewno postaram się dać te blisko wschodnie okulary i już Państwa dzisiaj je z Kasią zapraszam. Do zobaczenia. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia.